Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na wykład dotyczący podstawowych informacji o projekcie ISOC oraz roli GUGIK w projekcie ISOC. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W celu zapewnienia obywatelom i gospodarce ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, w szczególności przed powodziami będącymi efektem dynamicznych zmian klimatycznych, zainicjowano budowę konsorcjum realizującego projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. W skład konsorcjum weszły Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. IMGW oraz KZGW odpowiedzialne są za przygotowanie mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, mapy innych zagrożeń, np. dotyczące wiatru, temperatury, ciśnienia, mapy podziału hydrograficznego Polski oraz platformę informatyczną ISOC. GUGIK odpowiedzialny jest za budowę referencyjnych baz danych przestrzennych, natomiast Instytut Łączności za identyfikację krajowych systemów informacyjnych zawierających różnego typu bazy danych, które w dalszej części pozwolą na zbieranie, przetwarzanie, dystrybucję i przechowywanie danych o nadzwyczajnych zagrożeniach. Zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa polegają na zapewnianiu obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organizacjami i strukturami zarządzania kryzysowego. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami wpisuje się w ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawach oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nimi, zwanej dalej dyrektywą powodziową. Głównym celem jest ograniczenie negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej związanej z powodziami na terytorium wspólnoty. Dyrektywa powodziowa zobowiązuje Polskę do przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym do końca 2015 roku, wskutek czego koniecznym było m.in. opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Wszelkie produkty wytworzone w projekcie ISOC zgodne są również z wymogami dyrektywy INSPIRE w zakresie przechowywania, utrzymywania oraz udostępniania danych z projektu ISOC, łączenia w jednolity sposób danych projektu ISOC z danymi pochodzącymi z innych źródeł, z możliwością szerokiego ich wykorzystania, wspólnego korzystania z danych pochodzących z projektu ISOC przez wiele odbiorców z użyciem różnych aplikacji, a także łatwością wyszukania danych pochodzących z projektu ISOC oraz informacji o możliwościach i ich przydatności w warunkach wykorzystania. Projekt ISOC zgodny jest również z zakładanymi celami Białej Księgi Komisji Europejskiej. Dotyczy ona adaptacji do zmian klimatu i komunikatu dotyczącego przeciwdziałania skutkom susz, które mówią m.in. o poprawie zarządzania kryzysowego, rozwoju nowych polityk reagowania, długoterminowych i spójnych wdrożeń baz danych o dużej dokładności, konieczności koordynacji pomiędzy bazami danych, czy też poprawie dostępu do baz poprzez integrację ich w ramach dyrektywy INSPIRE, czy też wspólnego europejskiego systemu informacji o środowisku, a także globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa. Realizacja projektu ISOC w swoim założeniu ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zagrożeń naturalnych, technologicznych i synergicznych, w tym w szczególności powodzi. Powyższy cel
ma zostać osiągnięty przez wyselekcjonowanie obszarów zagrożonych powodzią oraz ograniczenie ekspansji gospodarczej na tych obszarach. Realizacja projektu ISOC pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo na obszarze całego kraju, przede wszystkim w zakresie ochrony powodziowej. Projekt ten pozwoli na ograniczenie strat ekonomicznych związanych z zagrożeniem powodziowym oraz zwiększy bezpieczeństwo obywateli. Produkty będące rezultatem projektu staną się doskonałym narzędziem pracy planistów oraz służb ratowniczych. Ponadto posiadają szereg zastosowań w dziedzinach takich jak planowanie przestrzenne, geodezja i kartografia, gospodarka leśna, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona środowiska, turystyka. Głównym celem projektu w zakresie realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest budowa referencyjnych, zharmonizowanych i interoperacyjnych baz danych przestrzennych. GUGiK jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań. Pozyskanie danych LIDAR wykonanych w technologii lotniczego skanowania laserowego oraz za wygenerowanie na ich podstawie numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu. Budowę systemu zarządzania numerycznym modelem terenu, opracowanie cyfrowej ortofotomapy oraz opracowanie elementów bazy danych obiektów topograficznych. Dane LIDAR dla obszaru 289 tysięcy km2 Polski pozyskano w dwóch standardach. W standardzie pierwszym i standardzie drugim. Dane były pozyskiwane przez 6 konsorcjów, na czele których stanęły firmy Tukaj Mapping Central Europe, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Geopolis, Eurosystem, MGGP oraz MGGP Aero. Obszar opracowania można podzielić według wytycznych technicznych, które były inne w zamówieniach z lat 2011 i 2012 oraz 2013 i 2014. Produkty LIDAR można podzielić na chmurę punktów w standardzie pierwszym i drugim oraz na numeryczne modele wysokościowe, w których skład wchodzi numeryczny model terenu oraz numeryczny model pokrycia terenu w standardzie pierwszym i drugim. Ortofotomapę opracowano dla 203 miast, wśród których 94 miasta wykonano z projektu ISOC, a 109 z projektu GBDOT. Obszar opracowania wynosił 20 200 km2, przy czym z projektu ISOC wykonano około 15 000 km2. Ortofotomapa posiada 10-centymetrową rozdzielczość przestrzenną. Zdjęcia lotnicze zostały wykonane w zakresach RGB wielkoformatową kamerą cyfrową o rozdzielczości przestrzennej równej 10 cm z pokryciem podłużnym większym niż 60% oraz poprzecznym 40%. Zdjęcia powinny być wykonywane w porze bez liści, czyli w okresach od 15 lutego do 30 kwietnia i od 1 do 31 października. Ortofotomapa powinna być opracowana w dwóch układach współrzędnych, czyli PL1992 oraz PL2000. Dodatkowo powinna być wyrównana radiometrycznie, tak aby sąsiadujące ze sobą moduły nie nosiły śladów niekorzystnych efektów wizualnych dotyczących tonu, barwy i kontrastu. Kolejnym produktem jest system zarządzania numerycznym modelem terenu, który będzie przechowywał w swojej bazie chmurę punktów, numeryczny model terenu oraz numeryczny model pokrycia terenu w strukturze grid. System zarządzania numerycznym modelem terenu będzie wykorzystywany do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, kontroli jakości danych fotogrametrycznych, aktualizacji bazy danych numerycznych modelów wysokościowych oraz udostępnianie danych wysokościowych odbiorcom za pośrednictwem systemu zarządzania numerycznym modelem terenu. System zarządzania numerycznym modelem terenu jest jednym z wielu systemów dziedzinowych funkcjonujących w GUGiK w ramach spójnej architektury informatycznej SIG, zbudowanej w oparciu o standardy SOA. System zarządzania numerycznym modelem terenu jest systemem wewnętrznym, komunikującym się z pozostałymi systemami SIG poprzez szynę usługi ESB. Fizycznie system zarządzania numerycznym modelem terenu składa się z komponentów aplikacji WW, aplikacji desktop,
serwera przetwarzania oraz kontroli danych, a także samej bazy danych. Prace nad bazą danych obiektów topograficznych trwają od wielu lat w ramach realizacji w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii wielu projektów dotyczących m.in. projektu georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych GBDOT wraz z Krajowym Systemem Zarządzania oraz częściowo w ramach projektu ISOK i zleceń poszczególnych marszałków województw. Na przełomie 2013 i 2014 roku zbudowano dla obszaru kraju kompletną, zgodną ze standardem opisanym w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bazę danych obiektów topograficznych BDOT-10K. Informacje zawarte w bazie o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1 do 10 tysięcy ma kluczowe znaczenie dla realizacji głównego celu projektu ISOK, w szczególności dla sporządzenia map ryzyka powodziowego, ponieważ w tej bazie przechowywane są informacje dotyczące np. podziału obszaru na klasy użytkowania terenu, lokalizacji budynków mieszkalnych i oceny liczby mieszkańców, wskazania dróg i miejsc ewakuacji ludności, lokalizacji obiektów o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym, lokalizacji obiektów przemysłowych, lokalizacji obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie w przypadku zalania, a także lokalizacji obiektów szczególnego znaczenia z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wód powodziowych, w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych, grobli, nasypów, tuneli, mostów, przepustów, zbiorników retencyjnych, zapór, śluz, falochronów, czy też umocnień brzegowych. Informacje te są konieczne do oceny zagrożenia dla ludności, oceny majątku oraz oceny potencjalnych strat powodziowych, a także prognozowania stref zalewowych. W celu rozszerzenia informacji na temat samego projektu ISOK zachęcam do skorzystania z podręcznika dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LIDAR, a także proponuję sprawdzić podane strony internetowe znajdujące się na niniejszym slajdzie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.